8 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet, to jedna z tych dat, o których nie da się zapomnieć. Tego dnia świętują wszystkie panie, te najmłodsze i te starsze, ciesząc się swoją kobiecością. Nie inaczej było w Buczu, gdzie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Buczu zorganizował Dzień Kobiet. Odbył się on w sali wiejskiej, a udział wzięło w nim 146 członków PZERII. Panowie zaprosili panie z Bucza i okolic na zabawę, a na niej nie zabrakło pięknych kwiatów, starannie wykonanych kartek z życzeniami oraz zabawy tanecznej z DJ-em. Również panowie otworzyli szampana i wzniesiono uroczysty toast, po którym odśpiewano gromkie 100 lat. Niech żyją, żyją nam sto lat, sto lat. Niech żyją, żyją nam jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Życzenia dla wszystkich kobiet złożył Jan Miller, przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Buczu. Z okazji Dnia Kobiet serdecznie witamy wszystkie nasze kochane panie. Dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, dużo miłości i dużego tego gimnastykowania się. Dużo, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. I to ode mnie i od mężczyzn wszystkich jest pozdrowienie. Tradycyjnym elementem Dnia Kobiet jest wręczanie kwiatów paniom. Nie inaczej było w Buczu. Również podczas uroczystości w szeregi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Buczu przyjęto 3 nowych członków. Reszta wieczoru minęła na wspólnych rozmowach, w snuciu wspomnień, jedzeniu przysmaków przygotowanych przez panie z Bucza i okolic oraz zabawie tanecznej.